Siemka. W końcu doczekaliśmy się na silniczek do Kawasaki. Już mówię po kolei co i jak. No został zrobiony tu gruby remont. Później wam powiem co, ile może tam kosztowało, jak będę miał jakiś dokument. Mieliśmy go składać razem z kolegą, z właścicielem. Ale no taka sytuacja wyszła niestety, że muszę złożyć go sam. Też będę go trochę tak w ratach składał. Trochę dzisiaj, trochę jutro. Na spokojnie. No i tak jak mówię, no zostało wszystko zrobione. Od samego dołu, korba, łożyska, posalą górę, tłok, głowica, wszystkie zawory, skrzynia wymieniona, ten spawany mostek, mamy drugi komplet, także jeden wymienimy, myślę. No wszystko zostało wyczyszczone, jak nowe. Wiecie z kanału Genetyka Motocykli, że wszystko tam u niego było robione. On to rozbierał, więc wiecie jak to wyglądało i no jak wygląda teraz, nie? Pokrywę sobie później zrzucę tylko i założę mostek, bo jeszcze muszę sobie zobaczyć ile tam newtonów było, no, żeby to dokręcić tak jak trzeba. Silniczek no jak nowy wygląda, ta pokrywa była zmieniona, bo była spawana też. Śrubki wszystkie elegancko, takie jak trzeba wszędzie. No super to wygląda, papier chyba powyciągałem z wszystkich tych. Powyciągałem, no. Tu sobie jeszcze wszystkie otwory pozatykane, żeby nic nie wpadło, także no pięknie to jest zrobione. Wszędzie mieliśmy trochę papieru w każdym otworze, żeby nic tam do środka nam nie wleciało. Wszystko mi się wydaje, że powyciągałem. Wszędzie nowe podkładeczki miedziane. No tak to powinno wyglądać, nie? No a tutaj co? Już sobie przygotowałem mniej więcej wszystko. Będziemy sobie silnik kłaść. No i podpinamy trochę dzisiaj. Wszystkiego, tak jak mówię, nie złożę, jeszcze nie odpalę, ale zobaczymy, co się uda zrobić. Także silniczek hops. Żeby tylko go tu założyć. Może od tamtej strony mi było lepiej. Szkoda, że nie dało rady we dwóch tego złożyć, no bo byłoby dużo łatwiej. A tak to wiecie, jak jest. Się udać. O. I teraz tylko na dół zostało dać go. O, o kurna moja ręka. Yes. Nawet byłoby to było łatwiejsze. Teraz tylko złapać śrubencję. Tu bym musiał go trochę tyłem dźwignąć. To tu mamy złapane. Teraz zapiemy tu i już będzie nasze. O. Także kupa rzeczy zrobiona. Tak jak mówię, długo musieliśmy czekać, bo nie było skrzyni biegów. Skrzynie biegów były, ale w takim samym stanie jak te, co tu miał. Ale po długich poszukiwaniach udało się. I z mostkiem też był problem, ale również się udało. Dobra, później wam tak jak mówię powiem ile co kosztowało może. Ja sobie to powoli ogarniam. Nie będę tak wszystkiego pokazywał, tylko tak w skrócie i widzimy się później. Bo tu samo podpinanie zostało i zakładanie i skręcanie wszystkiego do kupy. Także biorę się do roboty. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never.
redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. No i tak to wygląda, już trochę popodręczałem, mostek przełożyłem, jakieś jeszcze przewody, no jest jeszcze kupa składania, wszystko, kable, zadupek, bak, jest jeszcze dosyć, ale powoli idzie robota. Już wiem, ile to wszystko kosztowało, a więc cały remont kosztował 6,5 tysiąca, czyli tak jak mówiłem, to jest już ze wszystkim, skrzynia zrobiona, łożyska, wszystkie na silnik, głowica, komplet zaworów, no od góry do dołu, tak jak mówię, nie będę się rozpisywał. Składam dalej, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I zobaczymy, jak to odpali. Things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. No i dobra, tu mamy ogarnięte. Olej zalany, wszystko jest. 50 motogodzin równe. Założymy bak i zobaczymy. Te owiewki sobie ściągnę, jak na razie, bo mi trochę przeszkadzają. Te dwie śrubki. Będę widział, co tam się dzieje. Dobra, robimy pierwszą próbę. Aż się boję. Paliwko. Sanko. Wszystko podłączone. Kurna, teraz to ma komprechę. Trochę podpompujemy. Trzeci.
No i maszynka zagadała bardzo ładnie, jak widzieliście. Odstrzała. Drugi, trzeci strzał jest. Jest tu tyle dosyć jeszcze do poprawienia. Biorę się dalej do roboty, już nie będę nagrywał. Ogarnę go tak, jak ma być. Jeszcze odpalimy raz, ciekawe jak ta skrzynia będzie chodzić. Także biorę się do roboty. No, maszyna złożona. Wczoraj sobie tylko ją odpaliłem, tak jak widzieliście, na rzuciłem sobie bak i zobaczyłem, czy zagada. Dzisiaj złożyłem wszystko do kupy, tak jak trzeba. Wszystko jest pozalewane, łańcuch przesmarowany i wyczyszczony. No, myślę, że jest gotowa do jazdy. Spróbuję ją teraz sobie odpalić. Zobaczymy, jak zagada dzisiaj. Pierwsze odpalenie, takie dłuższe. Wczoraj tak na chwilkę było. No i co? I chyba tyle. Przejechać się nie przejadę za bardzo, chyba że tu po podwórku, bo no niestety nie mogę wyjeżdżać poza bramę z powodu kwarantanny. No ale nic nie zrobię, to już sobie przetestuje właściciel i odbierze. A może chociaż na podwórko wyjadę, zobaczę, bo czy ten jedynka, dwójka wchodzi dobrze. Dobra, palimy i ciekawe jak to zagada. Trochę na pewno będzie kopcić na razie. Pompujemy troszkę. Z drugiego. No, więc tak, nie będę jej tu jakoś grzał bardzo, trochę 5 minut polatałem, wszystkie biegi wchodzą do samej piąteczki. Także jest wszystko tak jak trzeba. Właściciel może przyjeżdżać i niech sobie powolutku ją dociera na spokojnie, bo warto o to zadbać po takim remoncie jak miała to. Wszystko musi być tak jak trzeba. No i co, chyba na tyle. Kawasaki się trochę wyczekało na wszystko. Ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie dobrze. Tu jeszcze widzicie następne sprzęty. Honda już trochę czasu stała, jak widać. Znowu pokryta kurzem. Czeka na szwagra, może tam jeszcze gaźnik ogarniemy kiedy. W niej zestaw naprawczy jakiś, żeby tak nie strzelała. Chociaż nie wiadomo, czy to coś pomoże. Ja też ostatnio nie miałem czasu tu pogrzebać, mój też sprzęt stoi. Teraz nie mogę wyjeżdżać, no niestety. Także wszystko pokryte kurzem, odpalają tak jak trzeba. Muszę zresztą tego kładzisza odpalić też teraz jakoś, bo już dosyć długo stał, niech sobie pochodzi. Zostawcie subika na kanale i lajka pod filmem. Także w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Narka.